Cześć, tu Kuba Mrugalski i dzisiaj publikuję Wam kolejny odcinek mojego kursu debagowania Linuxa. Tym razem pokażę Wam jak rozwiązać pewną grę dla adminów zwaną zjewanosem. Jest to system operacyjny zawarty w jednym z kontenerów Dockera, który jest zepsuty celowo. Wyobraź sobie, że był to system operacyjny zawiązany przez pewnego admina. Admin odchodząc z pracy był bardzo złośliwy i popsuł go na wielu, wielu płaszczyznach. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się gdzie to zostało popsute, w jaki sposób zostało popsute i co najważniejsze naprawić to. Wewnątrz naszego kontenera znajduje się aplikacja pisana w PHP i jednocześnie działająca na Nginxie oraz na Apache. Ja pokażę Ci krok po kroku, jak należy to rozwiązać, ale jeżeli nie chcesz sobie Ci zabawy i nie chcesz oglądać spoilerów, to na początku sam ściągnij sobie obraz z Imanosa, potem spróbuj go naprawić, a w momencie, gdy dojdziesz do wniosku, że nie umiesz tego zrobić, wtedy dopiero wróć do tego filmu. Wszystkie linki masz w opisie. Taka jedna ważna uwaga: jest to fragment. Z mojego kursu płatnego z debagowania Linuxa, ale może się okazać, że po oglądnięciu tego filmu stwierdzisz, ja nic nie rozumiem. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ten fragment, który oglądasz, jest taką lekcją dodatkową, bonusową, która używa wiedzy, która wcześniej została przekazana w tym kursie. Ty tego kursu nie widziałeś, więc w takim razie może się okazać, że część tej wiedzy jest przez ciebie po prostu jeszcze nieopanowana. Dodatkowo w opisie do filmu masz linka do zapisu na listę oczekujących, ponieważ kurs jeszcze się nie ukazał. Wpisz się na tą listę, a z pewnością powiadomiecie, gdy tylko będzie dało się go kupić a tymczasem zapraszam do oglądania. W tym filmie pokażę Ci, jak zdebagować jedną z dziurawych aplikacji od początku do końca. Posłuchaj się tutaj aplikacją, która nazywa się Zjebanos. Mogą się o niej nigdy nie słyszeć, dlatego że jest to mój projekt. Jest to aplikacja webowa, która jest porządnie zepsuta. Wewnątrz kontenera dockerowego Zjebanosa znajdują się dwie aplikacje. Jest to EngineX oraz Apache. I do tego jakaś aplikacja PHP-owa. Teraz chcemy coś takiego uruchomić. Przede wszystkim, aby móc pracować ze potrzebuję potrzebujesz mieć Dockera zainstalowanego u siebie w systemie. Wydaje więc polecenie Docker ps, czyli lista aktualnie uruchomionych Dockerów. Widzę, że takie polecenie istnieje, widzę, że jestem w stanie listować kontenery, których tak naprawdę nie mam. Więc w takim razie uruchomię obraz naszego systemu. Docker. Run do uruchomienia obrazu, minus minus rm po to, żeby usunął się potem ten obraz, gdy nie będzie potrzebny, minus d, czyli chcę go wrzucić w tło i następnie nadaję mu nazwę, minus minus name. No niech to będzie na przykład testy. I teraz podaję tylko ścieżkę z Docker skąd ma to ściągnąć? Jest to unknown przez zjednoczonych, dwukropek, wersja pierwsza i klikam Enter. Co się teraz dzieje? No, kontener uruchomił się. Docker PS, i widzimy tutaj, że 4 sekundy temu kontener testy wstał. Chciałbym teraz wejść do tego kontenera. No to w takim razie Docker. Damy sobie przez exec'a. TI, alokacja terminala interaktywnego, i następnie, gdzie chcesz to wykonać? Na kontenerze testy. I co chcesz wykonać? bafa I super. Jesteśmy wewnątrz z Zjemanosa. No to w takim razie na początek, może LS piszemy sobie. I co się dzieje? LS nie działa. No niedobrze. Co musimy sprawdzić? Dlaczego LS się zepsuł? Przede wszystkim, żeby zdebagować taki problem, musimy się dowiedzieć, która binarka jest uruchamiana, gdy ty wpisujesz polecenie LS. Wpisuję więc polecenie Which LS? I wiem już, która binarka jest używana. Jest to ta binarka. Odpalę ją więc bezpośrednio, wpisując po prostu ścieżkę do niej. I co się okazuje? Działa bez najmniejszego problemu. Dlaczego więc odwołanie się do binarki działa, a wydanie polecenia ls nie działa? Najprościej jest to sprawdzić za pomocą polecenia type. Jakiego typu poleceniem jest ls? I okazuje się, że jest to alias. Ls jest aliasem do komendy echo segmentation fault. Czyli ktoś zrobił sobie tutaj niezły warty. Polecenie alias wypisze nam te wszystkie pozostałe aliasy zdefiniowane w systemie. I widzimy tutaj, że złośliwy admin z Ivanosa no, zamiast polecenia cat, cd, ls i mc, dał segmentation fault. W takim razie musimy sobie to odaliasować. Możemy to po kolei zrobić na przykład analias cat, następnie cd, następnie ls i na końcu mc. OK, Teraz wszystko działa fajnie. Zaczniemy więc od podniesienia nginx -a. No to Stara metoda ETC init D, EngineX, start i Enter. I co się okazuje? Hmm, coś jest nie tak. Nie mogę rozpoznać dyrektywy listen 80 w tym pliku w linijce numer 5. No to co trzeba zrobić? To no, trzeba otworzyć sobie ten plik w linijce numer 5. Vim i ten plik. Jak od razu przejść do linijki numer 5 plus 5 i Enter. I widzimy, że to jest ta linijka. Tylko że ja znam enginexa. I na oko to wygląda idealnie. Dokładnie tak to wygląda, jak wyglądać powinno. No przecież tutaj nie ma się do czego przyczepić. Co może być w tej linijce nie tak? Jest taka prosta metoda wkurzania kolegów pracy, żeby dorzucać na przykład do różnych plików konfiguracyjnych, fragmentów kodu jakieś dziwne znaczki. No to w takim razie zobaczmy, czy admin w tym przypadku też dorzucił coś takiego dziwnego. Użyję polecenia grep po to, żeby wyciągnąć jedną linijkę z tego pliku, i chcę wyciągnąć słowo listen. Z dokładnie tego pliku. I widzę tutaj coś takiego. Lysyn 80, to jest dokładnie ta linijka, która nasłuchuje na porcie 80. I teraz co robię z tym? Rzucam to do hexdump'a. Hexdump minus C, czyli znak po znaku, C jako charakter. I teraz co widzimy? Widzimy tutaj, że mamy napisane coś takiego. Linijka zaczyna się od sleft. Sleft to jest tabulator, czyli ktoś no, woli taby niż spację. Plus dla niego. I teraz mamy słowo listen. A następnie port 80. Tylko zwróć uwagę, że między tymi słowami znajdują się spacje. Ale między Lisyn a 80 znajdują się dwa bardzo dziwne znaki. I to nie jest spacja. W takim razie ktoś po prostu pomiędzy numer portu a poleceniem Lisyn wstawił coś dziwnego, co nam miało pokrzyżować plany. Co możemy zrobić? Tego Lisyna. Możemy tutaj zmazać te znaki, dać spację i zapisać. I w tym momencie uruchomię sobie EngineXa. EngineX start. No i on mi mówi, że no niestety nie mogę odczytać tego pliku z logami. Serwisy przez obliczenia. Sprawdzimy sobie, czy ten plik istnieje. Nie istnieje. A czy ten katalog istnieje? Nie istnieje. A czy katalog nadrzędny istnieje? Ano istnieje. Ok, czyli w takim razie EngineX próbuje założyć w podkatalogu serwisy plik z logami. Tylko tak się składa, że ten katalog nie istnieje, a EngineX nie umie sobie go założyć, więc co musimy zrobić? Mkdir. A następnie to coś. I teraz startujemy NGINXa. Działa. Pięknie. Sprawdzimy tylko, czy na pewno on słucha. Stat minus plnt. p l n t p to jest drukowanie nazwy procesu. l listen, czyli te, które słuchają na portach. n bez rozwiązywania nazw. i t po TCP. Okej. Okay. I tu widzimy, że na porcie 80 sobie słucha NGINX. Świetnie. W takim razie dajemy sobie curl i następnie localhost. I co widzimy? O, redirect, czysta jedynka. No tak, ale jedna rzecz się nie zgadza. Open Resty? Przecież ja mam NGINXa. To nie jest mój serwer. Gdzie on mnie chce przekierować? No to curl minus duże i. To są metainformacje na temat... Tego połączenia. W sensie nagłówki mówiąc krótko, HTTP. Sprawdzamy sobie, gdzie nas to wyrzuca, i wyrzuca nam to na Pornhuba. No w sumie też fajnie, ale no nie chciałbym Wam teraz pokazywać tego na filmie. Zostawimy sobie to na później. Pytanie brzmi, dlaczego jak łączę się z Localhostem, to tak naprawdę łączy mnie z Pornhubem. Coś jest nie tak. No to prosta rzecz. Spinguj Localhosta. I okazuje się, że Localhost ma zupełnie inny adres IP niż moglibyśmy się spodziewać. Przecież on powinien mieć 127.0.0.1. A tymczasem mamy jakiś dziwny adres IP? Prawdopodobnie adres IP Pornhuba. Skąd to się wzięło i co złośliwy admin zrobił? Istnieje no, kilka możliwości, co by mógł zrobić, ale najprawdopodobniej nadpisał sobie w katalogu ETC plik z hostami. cat etc hosts. Brawo. Dokładnie o to chodziło. Tutaj on... Ustawił aliasy, to znaczy, że jeśli ktoś pisze słowo localhost, to łączy się z pornhubem, a nie z lokalnym serwerem. I dzięki temu zepsuł lokalny serwer. Świetnie, w takim razie sobie tutaj zmarzemy ten adres i wpiszemy tu to, co być powinno, czyli 127.0.0.1. Świetnie. I teraz spingujemy sobie localhosta i teraz działa. Skoro działa, to mogę sobie tego kurla zobaczyć. I tu mamy. Bad gateway. O co tu chodzi? O jakiego gatewaya chodzi? No to zobaczymy sobie do Nginx'a. OK. I co my tu mamy? Mamy jakieś konfiguracje i mamy jakiegoś defaulta. Co ten default robi? Wszystko wysyłane jest do 127.0.0.1 na port 80.80. Tak się składa, że ten port nie słucha. Dlaczego nie słucha? Brakuje nam apacza. Trzeba go podnieść. No to w takim razie podnosimy. ETC, IN, D, A, patrz, dwójka, startuj mi go. Enter. Niestety nie można znaleźć tego pliku. Co w takim razie trzeba sprawdzić? Trzeba sprawdzić, czy ten plik w ogóle istnieje. LS L i to coś. No nie istnieje, proste. To jest taka jedna sztuczka ona nie jest zalecana i powiedziałbym Ci, no raczej nie rób tego na serwerach produkcyjnych, no chyba, że naprawdę masz nóż na gardle i potrzebujesz coś zrobić na szybko, możemy sobie sprawdzić, czy inne wersje poza dwójką istnieją tego pliku. Okazuje się, że tak, istnieje jedynka. To ta sztuczka polega na tym, aby ln-s, czyli linka symbolicznego utworzyć z jedynki do dwójki. Czasami to rozwiązuje problem, tylko tak jak powiedziałem, to nie jest odpowiedzialne rozwiązanie problemu, to jest takie na zasadzie, jak zbijemy termometr, to nie mamy gorączki. Czuję, o co chodzi. Ale okej, okay. sprawdźmy, czy nam to cokolwiek dało. Startujemy Apache a i się okazuje, a jest już uruchomiony, no to restart. I się okazuje, że dokładnie te same błędy. Nie mogę go załadować. Pytanie brzmi, dlaczego? Co w takim razie moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy ten proces strejsować, czyli prześledzić wywołania systemowe, co się dzieje w środku. Jak to zrobić? To samo polecenie, co wywołałem przed chwilą, wywołam ze stracem strace minus S, załóżmy tam 1000, minus FF, czyli podążanie za dziećmi, i minus O, czyli output, zapiszesz mi w TMP przez testy. I startujemy. Świetnie. Teraz kopiuję sobie nazwę tego pliku. Idę do katalogu TMP i szukam pliku testy. No okazuje się, że jak apacz startuje, to tych plików testy tworzy się naprawdę dużo. Chcę zobaczyć, w którym to pliku znajduje się ten komunikat, czyli grep minus rli to coś, to było z dwójką, i we wszystkich plikach testy. Świetnie, co to jest? Minus r to jest rekursywne skanowanie katalogu, w zasadzie r nie będzie nam tu potrzebne, minus l to jest pokaż mi tylko nazwę pliku, a nie fragment tego pliku, i minus i to jest case insensitive, czyli nie zwraca na wielkość znaków uwagi. Let's come enter i okazuje się, że dwa pliki rzucają mi ten błąd. No to przeglądnę sobie tą 208. Lesem sobie to otworzę, czemu by nie, i będę szukał tego czegoś. Daję tutaj slasha, czyli wyszukiwanie tekstu. Wklejam. Let's come enter. No i okazuje się, że tutaj jest komunikat. Nie mogę załadować. No ok. Tylko skąd się ten komunikat bierze? Strzałka do góry. I zobacz, co się dzieje. To się dzieje od razu na początku. Ten proces nawet nie próbuje tej biblioteki otworzyć. On po prostu startuje etc init d apache2, czyli to, to jest to coś, co ja uruchamiałem i natychmiast na początku rzuca tym błędem. Dlaczego? To jest wpisane wewnątrz pliku chyba. Zobaczmy w takim razie, co jest wewnątrz tego pliku. Wychodzę z klawiszą Q, wimem otwieram sobie apache2. I co się okazuje? Zły pan admin na początku tego pliku wpisał właśnie komunikat z błędem. To nie jest próba otworzenia pliku, to jest po prostu fejkowy komunikat z błędem, który rzuca się na ekran. Dwa razy litera D, czyli delete i kasujemy do coś. Sprawdzamy, czy teraz w stanie jako restart. No niedobrze. Mówi mi, że nie może pisać do pliku etc, sshd, o co chodzi? Czemu SSH używany jest wewnątrz Pacza? Coś jest nie tak. Ale tak naprawdę wielu adminów robi taki błąd, że patrzy na ostatni komunikat, jaki był tutaj na ekranie. Popatrzył na komunikat jedną linijkę wcześniej. On mówi, że coś jest nie tak z tym plikiem. No to otwórzmy go. Wim ten plik i się okazuje, co? To jest ten komunikat. Nie mogę otworzyć i tak dalej. Taki mały trolling i jakieś informacje od pana admina. Okazuje się, że on po prostu założył fejkowy plik konfiguracyjny Apache'a, który z, no, z reguły wysypie go i ten plik zawierał fejkowy komunikat. Co trzeba zrobić z tym plikiem? Na przykład go usunąć. Albo zakomentować niewygodne linijki. Ja usunę, bo widzę, tam nie ma nic wartościowego. Usuwam i teraz restart. I co się okazuje? Jakieś warningi lecą, ale generalnie jest napis OK. No to netstatem sprawdzam, czy to stoi. Netstart.plnT i świetnie, stoi nam nginx oraz stoi nam apache, czyli httpd. No to co robimy? curl localhost i się okazuje, że mamy jakąś czystą jedynkę. Co to tutaj nam robi? Znowu na hapa Zaraz sobie sprawdzimy, o co tutaj chodzi. Nadpisało nam. Jest prawdopodobnie jakiś proces w systemie. Które regularnie nadpisuje nam to coś. Pytanie brzmi, co to jest i gdzie to jest. No to w takim razie, psauxf. Niech będzie. I co my tutaj ciekawego mamy? Mamy inita, mamy coś takiego. A czy w kronie coś mamy? Co 15 minut ładowany jest ten kron. Sprawdźmy w takim razie, co się tutaj znajduje. Można to zrobić w inny sposób. Zobacz na to. cat. etc. host. OK. I Przegrepujemy sobie grep minus w poszukiwaniu tego stringu całe etc. I okazuje się, że tutaj jest coś dopisane. Za każdym razem, jak ten skrypt się uruchamia, do hostów dopisywana jest jakaś fejkowa wartość. Weźmy to, zakomentujmy. Ok, a tymczasem naprawmy sobie jeszcze plik z hostami, tak aby localhost wskazywał tam, gdzie wskazywać powinien. Tu wpisujemy sobie 7, 0, 0 1. i teraz kurlem sprawdzamy sobie, czy nas przekierowuje. Nie, ale dostajemy 403 forbidden. No to sprawdzamy sobie, dlaczego ten forbidden jest. Pamiętamy, że na porcie 80 słucha z NGINX, więc ten forbidden pochodzi prawdopodobnie z Apache. Gdzie Apache trzyma logi? No pewnie to będzie var log apache. To tu może być, nie musi. Tak naprawdę powinniśmy to w konfigu sprawdzić, ale żeby było szybciej, sprawdzimy sobie tutaj. Sprawdzimy sobie w, tutaj error log'u, co jest na końcu. No i okazuje się, że nie mogę otworzyć pliku index.html. Tylko zwróć uwagę, skąd on próbuje ładować tą stronę. etc. strona. Bardzo dziwne, nie? Większość serwerów takich apaczowych ładuje z y, var www i tu mamy na przykład localhost. Tutaj mamy jakiś kolejny katalog, tam htdocs i tak dalej, i tak dalej. tu jest oczywiście indeks. Okazuje się, że nasz, ten złośliwie postawiony serwer z Iwanosa, on ładuje strony z etc strona. I co się okazuje? Tu nie ma pliku index.html i jest za to indeks php. Dlaczego? No bo ta aplikacja jest pisana w php, po prostu. W takim razie co moglibyśmy zrobić? Ano moglibyśmy sprawdzić, gdzie w Apache ustawione jest ładowanie pliku index.html. Czyli etc i tu będzie apache dwójka i grepujemy po słowie index.html i okazuje się, że w pliku httpd.conf. Ok, no to otwieramy sobie plik httpd.conf i szukamy, czyli klawisz slash index.html. I tu widzimy dyrektory index nazwa się index.html. Możemy to zamienić na PHP albo jak chcemy używać obu, Yy, czyli tu mamy html, to po spacji możemy dać na przykład drugi indeks, indeks.php. Niech sobie tak będzie. OK. Musimy oczywiście zrestartować apacza OK. I kurlem wywołać sobie localhosta. I widzimy tutaj bardzo skomplikowane obliczenia matematyczne. 2 plus 2 równa się i nie mamy wyniku. Dlaczego? Wróćmy do katalogu ze stroną i zobaczmy sobie, co znajduje się wewnątrz w pliku z indeksem. Tu jest wynik tymczasowy 2 plus 2, ok, tylko co tu się dzieje? File, put, content. Ja wiem, że możesz nie znać na przykład PHP, -a. nie każdy zna, ale prawdopodobnie domyślasz się, do czego służy file, put, content. Jest to rzucenie contentu do wnętrza pliku, czyli zapisywanie. Do jakiego pliku on to zapisuje? Do cache obliczenia. Potem odczytuje ten plik, a potem daje na ekran. Ok, sprawdźmy sobie, czy tu w ogóle jest taki katalog jak cache. A no jest taki katalog, i mało tego, ma pełne prawa zapisu, czyli 777. Świetnie. No to idziemy sobie do naszego kefa i sprawdzamy, czy jest tam plik obliczenia. A no jest. I ma prawa. O, tutaj ma zupełnie inne prawa. 770. Zwróć uwagę, na jakich prawach działa Apache. AUXF na przykład, grepujemy sobie po sobie Apache. I okazuje się, że. W zasadzie, OK. Po słowie HTTPD powinniśmy krepować bardziej. HTTPD, bo tak tu się to nazywa. zwróć uwagę, że to działa na użytkowniku Apache. Użytkownik Apache nie ma dostępu do tego pliku obliczenia, dlatego że ten plik należy do NGINXa. Wszyscy, którzy nie są albo NGINX-em, albo z grupy NGINXa, nie mają absolutnie żadnych praw dostępu. Jakie prawa musimy tutaj nadać? No, prawo odczytu oraz prawo zapisu. Dlaczego? Bo ten nasz plik, indeks PHP, na początku zapisuje dane, a potem je odczytuje. Możemy zafaleć, skoro cały katalog ma 777, to ja też dla tutaj wygody nadam sobie takiego change mode. A. Change mode 777 na obliczenia gotowe. I teraz za pomocą kurla localhost sprawdzam, czy moja super zaawansowana aplikacja do obliczeń działa. Enter 2 plus 2 równa się 4. I w ten to prosty sposób naprawiliśmy z Spróbuj zrobić to samo. Samodzielnie. Dlatego, że oglądanie tego rozwiązania być może dało Ci taką satysfakcję, że okej, okay, ja już to rozumiem. Ale rozumieć, a zrobić to samodzielnie, to dwie zupełnie inne rzeczy. Zapraszam w takim razie do ściągnięcia tego obrazu do dokerowego i spróbowania rozwiązania tego dokładnie w ten sposób, w jaki ja to zrobiłem. A tymczasem zapraszam do kolejnego filmu.